Witamy serdecznie. Dzisiaj z nami jest na kanale inna postać, ale też bardzo znana, jeśli chodzi o świat UFO. Cieszę się, Piotrze, że zajrzałeś, że znalazłeś troszeczkę czasu. Piotr Cielebiaś jest zastępcą redaktora naczelnego Nieznanego Świata. Poza tym też ma bardzo fajny kanał na YouTubie, kanał, który nazywa się UFO Historie. Tam też zachęcam, żeby zajrzeć. Dużo takich ciekawych rzeczy można tam odkryć. Natomiast ja chciałem, żebyśmy właśnie porozmawiali troszeczkę na temat właśnie UFO, dlatego że ostatnimi czasy tam bardzo znany jest ten temat w Stanach Zjednoczonych. Była konferencja, przesłuchiwali różne osoby. Z twojego doświadczenia i z tego, co, bo czasami tam zaglądam do Nieznanego Świata, przyznam ci się, jak ty to widzisz? Czy ty automatycznie uważasz, że UFO istnieje, czy że nie istnieje? Czy jakie jest twoje zdanie na ten temat i na temat tych całych konferencji, które w tej chwili w Stanach Zjednoczonych się w sumie odbywają? Ja chciałem się przywitać najpierw. Dzień dobry, drodzy widzowie. Temat jest bardzo szeroki, bo UFO to, wiesz, w węższej definicji każdy w sumie niezidentyfikowany obiekt latający, którego pochodzenia na daną chwilę nie znamy. Natomiast według tej definicji z szerszej, no już mamy do czynienia z jakimiś zagadkowymi obiektami, których pochodzenie może być inne niż ziemskie. I przez lata się tak zdarzyło, że termin UFO bardzo się zrósł z hipotezą pozaziemską, tak? Z kosmitami i tak dalej. Natomiast muszę powiedzieć, że UFO to jest zjawisko bardzo kompleksowe. Może nawet ma więcej niż jedno źródło i możemy mieć do czynienia z odwiedzinami na przykład równocześnie istot z innych planet, jak i też innych płaszczyzn rzeczywistości. Także czy UFO istnieje? No jako zjawisko, powiedzmy, w tym szerszym kontekście oczywiście tak, no bo jeżeli zastosujemy tą węższą definicję, to obiektem UFO może być dosłownie wszystko, wiesz, od latającego beretu po statek kosmiczny. Także tak, jestem przekonany, że to zjawisko istnieje, chociaż nadano mu nową nazwę UAP. To wszystko po to, żeby się trochę odciąć od tej długoletniej, wiesz, tradycji związanej trochę z fantastyką naukową. No niestety UFO obrosło wieloma mitami, stało się też bardzo eksploatowane w kulturze, na przykład w literaturze, no w literaturze może mniej, w filmie. Jeżeli chodzi o te komisje wszystkie, trudne pytanie. Chciałbym wierzyć, że coś z tego będzie. Natomiast jestem pełen obaw, jeżeli idzie o taką kwestię, bo zobacz, taka jedna z wielu rzeczy, która się rzuca w oczy. Oni tam mówią, że zjawisko UAP są tylko te relacje pilotów, tak, relacje agentów i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie się nie zwraca uwagi na te 80 lat badań cywilnych. I nie podoba mi się to, że próbuje się odgórnie kształtować, narzucać wizję tego zjawiska. Te wszystkie katastrofy, te wszystkie obiekty widywane przez pilotów, to tak jakby, wiesz, grubą kreską odcinano te wszystkie inne zdarzenia, uważając, że są z jakichś powodów no nie warte wspominania. Główny bohater tej całej afery, czyli David Grash, no chociaż są też inni sygnaliści, ale on jest tym najpopularniejszym, najbardziej kontrowersyjnym. On coraz częściej ujawnia nam nowe informacje. Natomiast on to robi w taki dziwny sposób, że na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, czy on pogrywa z opinią publiczną, czy ktoś pogrywa z nim, czy też może on to robi dlatego, że nie może niektórych informacji ujawnić i ujawnia tylko to, no co sprawi, że nie spotka się z żadnymi konsekwencjami, nie zostanie pozwany na przykład za złamanie tajemnicy narodowej czy tam jakiejś innej. No bo wiesz, on na przykład cały czas mówi o katastrofach UFO, o tym, że Amerykanie mają te obiekty, natomiast jeżeli się go pyta o szczegóły, to on opowiada o zdarzeniach sprzed na przykład 80 lat. To wszystko jest takie troszeczkę pełne paradoksów, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem pewien, że coś wyniknie, natomiast zobaczymy co. To znaczy, ja powiem ci tak, ty tutaj nadmieniłeś, że mogłoby to być jakieś zjawisko z innego, jeśli dobrze zrozumiałem, z jakiegoś na przykład innego wymiaru, dajmy na to, prawda? Niekoniecznie to musi być latający spodek, który nagle przyleciał, jak w Louis de Finesie, prawda? Wylądował i tak dalej, natomiast może to być jakieś zjawisko z innego wymiaru. Co ty pojmujesz pod tym pojęciem innego wymiaru, załóżmy? Czy kwestia... No bo ja tak się, wiesz, ja tak się na przykład czasami zastanawiam, jeśli przyjmę inny wymiar, to znaczy, że jestem w innej rzeczywistości, prawda?
Ja również mogę być w innej rzeczywistości po śmierci, prawda? Ja mogę być w innej rzeczywistości w przypadku OBE przykładowo też, nie? Wyjdźmy od tego, że już bardzo dawno zauważono, że zjawisko UFO jest pełne paradoksów. To już zauważono w latach nawet 40. Sugerowano, że ono może mieć inne pochodzenie niż kosmiczne, że to może być zjawisko paranormalne, którego mechanizmów po prostu nie rozumiemy, bo rzeczywiście w zjawisku UFO pewne elementy tak zwane psi występują. No i szukano jakichś wyjaśnień. No pierwsze, które się nasuwało, to są na przykład przybysze z przyszłości, czyli temponauci. No ale w końcu, kiedy zaczęto mówić o tej awangardowej fizyce, o teoriach strun, teorii M i tak dalej, gdzie pojawiły się koncepcje innych wymiarów, no to automatycznie zasugerowano, że właśnie stamtąd z jakichś paralelnych, równoległych rzeczywistości te istoty mogą do nas przelatywać. No to by się wiązało może nawet z krótszą drogą, wiesz, no bo jeżeli przyjmiemy, że kosmos jest tak ogromny, to jeżeli na drugim krańcu są jacyś obcy, to głównym problemem zawsze w dyskusji jest to, jak oni tutaj przelatują, czy oni potrzebują tej podróży trwającej tysiące lat. Osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem teorii o innych wymiarach. Dlaczego? Bo najpierw musimy ten inny wymiar zdefiniować. To jest taka bardzo abstrakcyjna konstrukcja. Możemy założyć, że tak jest. Natomiast jeżeli miałbym podać jakieś dowody czy przesłanki, no to poruszamy się po bardzo teoretycznym gruncie, bo inne wymiary to nadal jest jednak sfera przypuszczeń. Nikt się tam nie dostał. Są nawet tacy jednocześnie ufolodzy i fizycy, jak zmarły niedawno Hillebrand von Ludwiger, no, który mówił, że owszem, inne wymiary mogą istnieć, natomiast niemożliwe jest tam, żeby istniało tam życie. To są wymiary, gdzie może istnieć na przykład informacja, ale nie mogą istnieć istoty w takiej formie jak my. Ale oczywiście są też inni. Inni tego nie wykluczają. Jeżeli sobie przeczytacie książki Michio Kaku, te, które wyszły w Polsce, to on mówił wprost, nie pamiętam jak ta książka się nazywała, ta pierwsza, taka najsłynniejsza, Hiperprzestrzeń chyba. I on tam mówi wprost, że obok nas, po prostu w jakiejś innej częstotliwości, mogą istnieć inne linie rzeczywistości. Także to wszystko jest fajne, kiedy się teoretyzuje, natomiast kiedy przychodzi do mówienia czegoś, wiesz, poszukiwania dowodów, no to jest troszeczkę gorzej. Ale ten David Grash, o którym wspomniałem, on przecież w swoim pierwszym wywiadzie już powiedział, że to nie jest tak, że Amerykanie twierdzą, że mają kosmitów. Nie, nie, oni mają istoty nieludzkie. Nieludzkie. To jest trochę w języku polskim dziwnie brzmi, prawda? No bo jakby to były jakieś istoty, nie wiem, okrutne. Natomiast nie, chodzi o stworzenia, które nie są ludźmi. Ale on nie mówi, że to są przybysze z innych wymiarów, z innych planet. To jest tylko jedna z możliwości. I on w tej swojej pierwszej wypowiedzi, w pierwszym długim wywiadzie wskazał na przykład właśnie na inne wymiary, bo on z wykształcenia, prócz tego, że był funkcjonariuszem wywiadu, to jest też fizykiem. No, ale został potem dość mocno skrytykowany przez wielu uczonych za to, że no, wskazuje na domeny, które są tak naprawdę bardzo, jak mówię, abstrakcją, jakby nie było. Z drugiej strony są tacy, którzy twierdzą, że Grash wie na tyle o tajnych projektach, że jest tak blisko zaznajomiony z tymi naprawdę już awangardowymi odkryciami w fizyce, że on po prostu wie, że te inne wymiary istnieją, a nie jest to jeszcze powszechnie znane. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak w ufologii coś, co powszechnie się nazywa hipotezą innowymiarową. I to jest taka umowna nazwa wszystkich hipotez, wielu hipotez, które mówią, że UFO to nie są przybysze z innych planet, tylko właśnie z jakichś innych rzeczywistości, innych wymiarów bytu, równoległych rzeczywistości. Czasami mówi się o tej teorii Everetta i tak dalej, i tak dalej. Także tak to widzę. Bo owszem, mógłbym tutaj, wiesz, rzucać teoriami o innych wymiarach, natomiast no, najpierw trzeba by te inne wymiary, jeżeli się chce na poważnie mówić o tym zjawisku, udowodnić. No, ale nie zamykajmy sobie tej furtki, bo są poważne. Nie no, furtkę trzeba mieć zawsze otwartą, natomiast ja ci powiem, że ja troszeczkę zawsze wolę podchodzić do czegoś sceptycznie i się miło rozczarować, niż po prostu jakoś wychodzić przed szereg z tymi tematami. Dla mnie na przykład bardzo dziwną sytuacją, znaczy dwie sytuacje są.
Jeśli przykładowo zaczynamy tłumaczyć, że ktoś tam przeleciał, nie wiem, dziesiątki tysięcy czy milionów kilometrów, załóżmy, z drugiego krańca kosmosu, jakiś niesamowicie wyższa cywilizacja, wszystko niesamowicie naj, i nagle jakiś, nie wiem, rosyjski przykładowo statek, nie statek, tylko rosyjski, dajmy na to, jakiś samolot, po prostu zestrzelił go, nie? No to przepraszam, no dla mnie osobiście, powiem uczciwie, jest to dosyć słabe, nie? Że ktoś miał technologię, załóżmy, żeby przelecieć cały kosmos, totalnie bardziej rozwinięty niż my, a tu jakiś ruski kukuruźnik przykładowo go strącił, nie? Tak to nazwijmy. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, która zawsze mnie zastanawia, że te tematy, teraz oczywiście był wystrzał dotyczący tej konferencji przykładowo, natomiast to było dużo wcześniej zapowiadane. Tak, to są stare informacje tak naprawdę. To są stare informacje. To jest po prostu odgrzewanie jakiegoś kotleta, no nie? Gdzie teraz zaczynamy mówić, że niby wielka sensacja, teraz się pokaże, słuchajcie, co się w tej chwili pokaże, a oni zaczynają mówić o tematach, które miały miejsce, nie wiem, 50 lat temu, dajmy na to, czy ileś, nie? To jest, wiesz, to taka tajemnica Poliszynela. Może takim nowum w tej sprawie jest to, że mówi się o tym już bardziej oficjalnie, bo do tej pory to tam się pojawiali różnego rodzaju informatorzy, oni raczej się tak poruszali na linii między mediami a sensacją. Natomiast teraz rzeczywiście temat wszedł do kongresu. Mówią o tym ludzie już trochę poważniejsi niż dawniej. Zajmują się tym kongresmeni, natomiast samo sedno tematu jest, no nie jest niczym nowym. O tym wszystkim już słyszeliśmy. I teraz są dwie możliwości. Pierwsza odnosi się do tego, co już powiedziałem, czyli ktoś próbuje sterować odbiorem tego zjawiska tak, żeby serwować ludziom to, co oni chcą słyszeć. Tak. Jaki jest tego cel, jeszcze nie wiemy. Może na przykład pojawił się taki głos już, że chodzi o znalezienie usprawiedliwienia dla militaryzacji przestrzeni kosmicznej. Mhm. Bo jeżeli okaże się nagle, że te ułapy są, a może nawet są, no to będzie powód do tego, żeby tą przestrzeń kosmiczną uwojskowić, uzbroić. Tak. Inna sprawa jest, natomiast jest jeszcze drugi obraz sytuacji. Już taki bardziej milej brzmiący, może tak powiem, dla entuzjastów ufologii. Otóż powoli trzeba robić coś, co nazywa się kontrolowanym ujawnieniem. Dozować informacje dla opinii publicznej, bo gdyby to wszystko razem wrzucić, to rzeczywiście mogłoby dojść do może nie jakiejś tam paniki ogólnoświatowej, ale może by to było za dużo dla opinii publicznej do udźwignięcia, więc najpierw powie się o Graszu i o tych wszystkich dziwnych projektach, a dopiero potem dowiemy się, co to miało na celu i czy kim są te istoty nieludzkie. Także tutaj, jeżeli chodzi o tę konferencję, to nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednej drogi. Możliwe, że się chce upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, ale bardzo fajne jest to, że wiele osób zauważyło, i to nawet w Stanach Zjednoczonych wiele osób zauważyło, że to wszystko jest jakiś show, który czemuś służy. Natomiast ja bym jeszcze nie przesądzał, zobaczymy jaki tego wszystkiego jest cel za jakieś tam kilka miesięcy, bo to się dopiero rozkręca, nabiera rozpędu i myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję o jakichś nowościach, o jakichś nowych, powiedzmy, kwestiach w sprawie ujawnienia porozmawiać. I wtedy może się coś więcej okaże. Może się nowi ludzie pojawią, zresztą nowi ludzie się już pojawili, jeżeli chodzi o tych sygnalistów. Każdy dodaje jakąś cegiełkę i swoją dziwną historię i to wszystko zaczyna być, taki bigos się z tego robi, wiesz. Każdy opowiada coś innego i nagle mamy mnóstwo opowieści, a nie mamy odpowiedzi. Mhm. Jasne. Ty na pewno siedzisz dużo głębiej w tym temacie związanym z UFO, zresztą kwestia czasopisma też dużo na ten temat mówi. Czy spotkałeś się po prostu z jakimiś takimi, nie wiem, dla ciebie przekonującymi dowodami na zasadzie, że właśnie gdzieś tam na innych planetach, załóżmy, istnieją, żyją jakieś osoby albo że no inne postacie żyją, nazwijmy to, nie? Znaczy, jeżeli chcąc mówić o takich dowodach, to trzeba by mówić o astrobiologii i jak mówię, z perspektywy naukowej nie możemy powiedzieć wiele. Z naukowej perspektywy no to jest dopuszczalne na przykład, bo jest możliwe, że gdzieś tam w Układzie Słonecznym żyją jakieś mikroby. Nikt chyba, żaden astrobiolog, żaden astronom nie wyklucza tego, że w kosmosie są jakieś organizmy, powiedzmy, rozwinięte.
większość chyba też nie wyklucza tego, że gdzieś kosmici są. Ja osobiście też to dopuszczam, że istnieją planety zamieszkałe i tak dalej przez różnego rodzaju cywilizacje. Zresztą co jakiś czas przy pomocy różnego rodzaju modeli komputerowych astronomowie przeprowadzają takie symulacje, ile na przykład cywilizacji obcych może mieszkać w naszej galaktyce i wychodzą jakieś astronomiczne liczby. Czyli nawet czysty przypadek, jakieś tam modele komputerowe wskazują, że takie coś jest możliwe. Problem tylko taki, w jakim stosunku do tych istot jesteśmy my, no bo oni tutaj możliwe, że są, możliwe, że nas obserwują, możliwe, że coś mają, jakiś plan, natomiast raczej nie kwapią się do kontaktu i to zastanawia. Dlaczego się nie kwapią? No może dlatego, że po prostu jesteśmy na zbyt niskim poziomie. Po drugie, nawet gdyby chcieli się skontaktować, to oni tak naprawdę de facto nie mają z kim, bo wiesz, przejrzeliby internet, oczywiście tak żartobliwie mówią, przejrzeliby internet, przejrzeliby gazety i zobaczyli, że na Ziemi jest no kilka dobrych, mocnych ośrodków do tego, żeby z kimś rozmawiać, ale oni wszyscy razem ze sobą nie rozmawiają. Jest tam jakiś ONZ, ale kto się nim przejmuje. Także może jesteśmy na zbyt niskim poziomie, może oni nas po prostu traktują troszeczkę jak jakieś zoo, może nie ingerują, bo wiedzą, że nie trzeba ingerować. No z drugiej strony, czyli oni nie ingerują, no samym swoim pojawianiem się już ingerują, także to też jest takie gadanie, wiesz, no są te łapy, opinia publiczna cały czas o tym myśli. Przez lata pojawiały się różnego rodzaju hipotezy mówiące o tym, że na przykład kiedy potwierdzi się istnienie obcych cywilizacji, to automatycznie upadnie Kościół. A teraz półoficjalnie potwierdzono, no półoficjalnie, bo to przecież nie są jeszcze żadne potwierdzenia. Wbrew temu, co powiedziały media, nie potwierdzono wcale w kongresie istnienia obcych istot, ani tego, że doszło do kontaktu. To powiedział tylko informator. Na oficjalne stanowiska trzeba poczekać, bo ja widziałem takie, że media się strasznie zapaliły, że mówiono tam, że o, to wszystko już potwierdzono. Nie, 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 nie. To były tylko deklaracje. Deklaracje, natomiast nie ma oficjalnych tutaj żadnych stanowisk. Zresztą Pentagon nazwał Davida Grasha kłamcą praktycznie i nie wiadomo, jak ta sprawa się ogólnie skończy. Ale jeżeli chodzi o te dowody istnienia życia na innych planetach, to można spojrzeć też z perspektywy astronomii i teraz wiemy, że przy pomocy, no wiesz, dawniej szukano kosmitów za pomocą projektu SETI, który po prostu poszukiwał sygnałów radiowych, no na takiej zasadzie, że gdzieś tam muszą być istoty takie jak my, to pierwsze, co im przyjdzie do głowy, jak rozwiną technikę, to że będą szukali innych podobnych, no ale to jakoś się nie stało. Co prawda były jakieś tam ciekawe trafienia, ale nigdy nic z tego nie wyszło, ale teraz przy pomocy teleskopów kosmicznych no już są takie możliwości do poszukiwania tak zwanych technosygnatur. Technosygnatury to są te wszystkie ślady działalności obcych cywilizacji, które mogą świadczyć o tym, że tam jest na przykład rozwinięta technika, że są emitowane pewne związki chemiczne, które się dostają do atmosfery danej planety i tam te związki chemiczne mogą sugerować, że tam na przykład jest rozwinięty przemysł, że są paliwa kopalne, że są na przykład jakieś procesy, które nie mogły powstać w sposób, powiedzmy, naturalny. No i albo poszukiwanie takich wielkich elektrowni wokół Słońca. Mieliśmy przecież całkiem niedawno taką sprawę, gdzie pewna amerykańska astronom odkryła, że istnieje gwiazda. Ta gwiazda się nazywała Tabby Star od jej imienia, wokół której krążą obiekty. I ta gwiazda po prostu okresowo traciła na jasności. No i sugerowano, że to może być jakiś super rozwinięty rodzaj elektrowni, super rozwiniętej cywilizacji, która sobie po prostu pobiera z niej energię. No i poszukuje się właśnie czegoś takiego. To są technosygnatury, które mogą dać odpowiedź na to, czy na innych bardzo odległych planetach, na egzoplanetach istnieje życie. Kolejna sprawa, ja specjalnie zahaczyłem o ten temat, dlatego że ja przez szereg lat siedziałem w tematach związanych z mormonizmem. Zresztą z mormonizmu pisałem i magisterkę, i potem pracę doktorską pisałem z mormonizmu. No i tematy związane z UFO, one były zawsze bliskie mormonizmowi.
Co więcej, ci ufolodzy ze Stanów Zjednoczonych bardzo często brali pod lupę mormonów, a przede wszystkim te objawienia Josepha Smitha. Przede wszystkim między innymi z tego powodu, że mormoni twierdzą, że istnieje gdzieś tam w kosmosie planeta Kolob. Oczywiście, czy ta planeta istnieje, czy nie, oni tam mają różne teorie, może pod nazwą Kolob, czy inną, może istnieć Syriusz, czy nie Syriusz, czy jakieś tam inne, dajmy na to, planety, że niektórzy twierdzą, że to mógłby być Polaris, czy Sirius, czy tam Sagittarius, któraś z tych, i że to akurat jest, zdaniem mormonów, planeta najbliższa chwały, tak to nazwijmy, czy tam boskiego tronu, i że tam mieszkają na tej planecie bogowie. Czy w ogóle kiedyś słyszałeś o czymś takim jak Kolob, żeby coś takiego było jak gwiazda, jak planeta, coś o podobnej nazwie na przykład, czy obiłeś się o uszy? No niestety poza tym, co powiedziałeś, to nie, ale jeżeli, powiem tak, istnieje coś takiego w tak zwanym UFO-folklorze, czyli tej nadbudowie kulturowej wokół zjawiska UFO, jak kontaktowcy. Ci kontaktowcy to są ludzie jak na przykład ten słynny facet, teraz bardzo mocno się grzeje w internecie temat Michela Desmarque i jego książki. No tak, tak, i misja, prawda? A takich książek było mnóstwo. Takich książek było mnóstwo, w Polsce nawet się pojawiały. Każda z tych książek prezentuje bardzo podobny obraz. Jest gdzieś w kosmosie jakaś cudowna cywilizacja, znaczy może nie tak bardzo podobny do tej mormońskiej wersji, ale chodzi o to, że jest jakaś super planeta rozwinięta i tam mieszkają istoty, które z naszej perspektywy są półbogami. Ja nie potrafię się do tego odnieść inaczej niż jako do zjawiska, które wykwitło po prostu jako, no jaki to, jako taki produkt, wiesz, kulturowy, folklorystyczny, może nawet nieco religijny, związany z przemyśleniami na temat istnienia innych form życia. Ja tylko dodam, że mormoni nie są tutaj może jacyś oryginalni, bo już ogólnie życiem pozaziemskim interesowano się od bardzo dawna. Może nie był to przed wielkami tak nośny temat, ale przecież na przykład taki mistyk szwedzki, mistyk jednocześnie uczony, Emanuel Swedenborg. No, Swedenborg, tak. Który przecież odbywał różnego rodzaju pozacielesne podróże. On twierdzi, że on trafiał na inne planety i odwiedzał tam. Ja pisałem z kolei magisterkę ze Swedenborga. No to ja akurat do doktoratu wciskałem Swedenborga, bo to też... Temat ciężki, muszę powiedzieć, szczególnie kiedy się czyta te jego dzieła. Ale on tak, on mówił, że odwiedzał planety różne, tylko w Układzie Słonecznym, i spotykał tam, on te istoty nazywał duchami. I spotykał je tam i sobie rozmawiał i opisywał ich życie i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest pytanie takie bardziej do rozważań na polu nauk. No wiesz, no jeżeli, powiem ci tak uczciwie, Piotrze, jeżeli wejdziemy sobie w temat mitologii, no to i założymy, że mormoni akurat no, siedzieli w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotykali się co nie bądź z różnymi plemionami indiańskimi, a istnieje wiele plemion indiańskich, które mają w mitologii, że przyszli bogowie z gwiazd, tutaj stworzyli coś, prawda, tego typu takie opowieści na przykład, one były dosyć popularne, załóżmy, wśród Indian Ameryki Północnej, no to też istnieje możliwość, że oni mogli pewne rzeczy przechwycić od nich, prawda? Oni mogli w jakimś stopniu od nich w jakimś tam stopniu przechwycić i potem tylko to przerobić na swój sposób, prawda? Na pewno tak, ale też musimy powiedzieć, że istnieją takie mity, legendy opisywane przez paleoastronautykę, które rzeczywiście czasem w sposób bardzo sugestywny mówią o tym, że jakaś wizyta z nieba mogła nastąpić. Przecież była taka słynna sprawa dogonów. No tak, tak. Tak, i ta sprawa dogonów, z jednej strony ona została, no tak, kiedy się przyjrzeli temu inni uczeni, to powiedzieli, a nie, bo to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, to nie, to oni to wymyślili pod wpływem kontaktu z europejską kulturą albo tam z astronomią muzułmańską i to nie. Natomiast nie wszyscy są tacy pewni, niektórzy dopatrują się w tym rzeczywiście pewnych interesujących wątków. Na przykład, no nie wiem, Księga Henocha też bardzo wymownie opowiada o czymś takim jak możliwa wizytacja, ale takie wątki, które jakoś są bardziej ufologiczne i dają się porównać do dzisiejszych opowieści UFO, znajdziemy w innych kulturach, w micie o założycielu cywilizacji chińskiej, na przykład w mitach Etrusków znajdziemy, oczywiście w tej całej
bliskowschodniej mitologii. Także, no tylko problem jest taki, że to już są opowieści tak bardzo stare i tak bardzo zniekształcone, że tam wiele rzeczy mogło zostać przekłamanych. No i tutaj problem w tym, jak je interpretować. Ale czasami te niektóre najciekawsze elementy w tych opowieściach wybijają się. Tak jak na przykład w historii o księdze Henocha wybija się motyw grupy aniołów, którzy zbuntowałych aniołów, którzy przybywają na Ziemię po to, żeby de facto założyć tu cywilizację. My to tak odczytujemy z treści tej książki, z treści tej księgi. Oni potem odlatują, no ale w to wszystko wplątany jest już wątek bardzo głęboko religijny, no ale widać, że coś się wydarzyło. Bardzo mnie to zawsze interesowało, jeżeli chodzi o księgę Henocha. No, niewątpliwie, no... Te wątki akurat one gdzieś tam się przeplatają, no w sumie tak samo próbowali to Mormoni zrobić na zasadzie, że oni stwierdzili, że jeden dzień na Kolobie jest jak 1000 lat ziemskich, no nie, no to ewidentnie zaczerpnęli z psalmu, gdzie tam jest napisane, że jeden dzień u ciebie jest jak 1000, a 1000 jak jeden dzień, prawda? Więc oni to dosztukowali, że skoro Bóg tam mieszka na Kolobie, to tak tam musi być, no nie, między innymi. Ale dobrze. Z innej beczki troszeczkę, jak się w sumie zapatrujesz na właśnie te strącone pojazdy kosmiczne, na te wraki, które są gdzieś tam znajdywane, bo przecież ja zresztą za chyba tydzień czy za dwa na kanale u mnie będzie kwestia dotycząca właśnie tam strąconego wraku, który rzekomo na dnie Bałtyku był znaleziony po prostu. Jakie jest twoje zdanie na temat tych właśnie strąconych pojazdów? Ciężka sprawa. Po pierwsze, to są historie, które ciągną się już od dawna. Roswell, każdy słyszał. Teraz nam wypłynęła sprawa katastrofy UFO pod Magentą, kiedy to w latach 30. miał tam spaść jakiś dziwny obiekt, Włosi go przejęli, potem pod koniec wojny Pius XII go miał przehandlować za dobre stosunki. Tak. Natomiast tak, no mówiłeś już o tym. Załóżmy, że są jakieś zaawansowane istoty, które przylatują na Ziemię, no i co? I dlaczego one by się miały rozbijać z jednej strony? Przecież jest jakaś zaawansowana cywilizacja, technika, no powinna minimalizować błędy i szkody. Po drugie, wiesz, z naszej perspektywy dzisiejszej to wydaje się mało możliwe, żeby kosmos zdobywać. Nie lubię tego sformułowania zdobywać kosmos, bo to brzmi okropnie z naszej ziemskiej perspektywy. Za bardzo żeśmy się nie oddali, ale chodzi mi o to, że no my już dzisiaj na naszym stopniu rozwoju, a przecież jeżeli jest coś takiego jak skala Kardaszewa czy Kardasiowa, która tak w sposób bardzo umowny mówi nam o stopniu rozwoju cywilizacji kosmicznych, to my nawet na pierwszym stopniu nie jesteśmy, tylko na zerowym. To jeżeli ktoś jest na tym stopniu drugim, to on popełnia takie proste błędy, że się tutaj rozbija na tej Ziemi. No coś tu jest nie tak, ale... To wszystko to są tylko nasze wyobrażenia o innych cywilizacjach. To nie musi być tak, że oni są bardzo zaawansowani, oni mogą być tylko trochę bardziej zaawansowani. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego oni się rozbijają, jest też taka, że to wcale nie muszą być istoty, które przybywają gdzieś z daleka. One mogą mieszkać w Układzie Słonecznym, bo nie są tutaj tubylcami, tylko są kolonistami. To są istoty, które tu kiedyś przeleciały, może nawet na Ziemi mieszkają, kto wie. Za taką hipotezą by świadczyło to, że kiedy wybuchła bomba atomowa, to nagle na świecie zaroiło się od obserwacji UFO, jakby oni się wystraszyli, że o, ludzie mogą zniszczyć planetę, to my musimy im się pokazać. No ale dobrze, idźmy tym tropem, który został zapoczątkowany przez Davida Grasha i tych sygnalistów. Czyli są jakieś statki oficjalnie, bo to jest już powiedziane, jak mówię, półoficjalnie. Są jakieś statki zaawansowane w posiadaniu Amerykanów, znaczy może nie Amerykanów, tylko jakichś tajnych służb, które są poza wszelką kontrolą, parlamentarną też. No i Grasz powiedział w ogóle, że część z tych obiektów to została znaleziona, bo je porzucono, że one były porzucone przez właścicieli, a inne zostały rozbite. On tam też tak trochę lawirował, mówił, że można te obiekty również zestrzelić. No to z perspektywy takiej narracji typowo ufologicznej, że odwiedzają nas przybysze z innych planet zaawansowani, to skoro byli zdolni przelecieć szmat wszechświata i nagle wpadają tutaj i wiesz, jak trabantem w drzewo, pyk, no to jest takie trochę dziwne, to coś tu nie gra. Ja nie wiem. Na zdrowy chłopski rozum to po prostu coś się nie klei, prawda? Tak, ale jest też taka możliwość, bo tam któryś z tych sygnalistów powiedział, że oni mają tych obiektów około 12. 6 w dobrym stanie, 6 w gorszym.
one mają tam różne cudowne właściwości, te obiekty, ale może być też tak, że oni je po prostu zestrzelili. Ja znam bardzo wiele przypadków, kiedy strzelano do tego rodzaju obiektów i one tak za bardzo nie wiedziały, co robić. Niektóre oberwały, no ale też z drugiej strony my patrzymy na to zjawisko z zupełnie ludzkiej perspektywy, czasami z perspektywy bardzo przesiąkniętej science fiction. My wierzymy w to, że taki obiekt UFO powinien, jak na przykład Enterprise, włączyć sobie jakieś osłony, żeby go nikt nie trafił. A my nie wiemy, czy tak jest, czy oni takie osłony mają. Może tylko, może się pierwszy raz zetknęli z tak agresywnym gatunkiem, może się wcześniej stykali z gatunkami, które w ogóle nie mają żadnej broni, albo po prostu co najwyżej jakieś proce. Nie, ja tutaj, wiecie, ja tutaj fantazjuję. Daję tylko, pokazuję wam spektrum możliwości, ale ten syndrom niedoskonałości, bo to się tak nazywa, to już w ogóle jest obecne w ufologii od bardzo dawna, syndrom niedoskonałości obcych, bo nawet w tych przypadkach już zupełnie błahych, kiedy tam na przykład ktoś spotykał jakiś kosmitów, czy był porwany, czy widział ich, to oni się często zachowywali w sposób taki, który przeczył naszemu wyobrażeniu o reprezentantach wyższych cywilizacji. Oni wiecie, tam fajtłapowaci, nie udawało im się. Coś tutaj jest, czego my nie rozumiemy. Musimy sobie tą lukę wypełnić jakimiś wyobrażeniami. Ja was odsyłam tutaj do rozmowy z Markiem Żelkowskim, moim kolegą, którą przeprowadziłem na moim kanale UFO History, i tam się go zapytałem o to wszystko, o co Artur się mnie pyta teraz. No i Marek doszedł do ciekawych wniosków. On nie był tak pewien tego, że na przykład te katastrofy to nie są tak niemożliwe, bo on użył takiego argumentu. To jest tak jak z katastrofami samolotów współczesnych. Niby zdarzają się, ale względnie rzadko. Tylko jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość lotów, które się odbywają, to są w tysiącach, no to gdzieś tam na tle tych tysięcy lotów dziennie taki wypadek ma szansę się zdarzyć. Znaczy, analogicznie jest w przypadku UAP-ów czy UFO, może tutaj trzeba szukać rozwiązań. Także wiecie, coś tu jest, coś, co mocno nie gra, i tych rozwiązań, wytłumaczeń należy szukać. Trzeba poszerzyć trochę spektrum myślenia o zjawisku UFO, bo w Polsce bardzo mocno, no i przez długi czas był popularna była hipoteza o pozaziemskim pochodzeniu tych obiektów. Wręcz nie można było jej podważać w żaden sposób, bo się było uważanym za jakiegoś tam spiskowca czy szura i tak dalej. Dzisiaj wielu czołowych polskich ufologów podważa tą hipotezę o kosmicznym pochodzeniu obiektów UFO, albo inaczej, dostrzega w niej luki. Dostrzega w niej poważne luki i szuka odpowiedzi, a to poszukiwanie odpowiedzi niestety nie jest łatwe. My możemy zawsze pójść najprostszą drogą i powiedzieć, a istnieje planeta taka jak w misji Desmarketa, czy istnieje Billy Mayer, stary oszust, którego odwiedzają kosmici. Nie. Mówię, zjawisko UFO jest bardzo kompleksowe i ludzie sobie czasami nie zdają sprawy, jak bardzo. I to nie jest często tak, że ktoś myśli, że przeczytał dwie książki i o tym wszystko wie. Nie. Może nawet najtęższe ufologiczne umysły się mylą, a wiedzcie, że zajmują się tym ludzie bardzo, bardzo poważni, z naprawdę tutaj poważnymi tytułami naukowymi, i oni tak naprawdę nie są w stanie często powiedzieć niestety wiele więcej niż taki przeciętny zjadacz informacji ufologicznych. Także tak to wygląda. I może na zakończenie takie jeszcze pytanko. Jak tobie się wydaje? Czy istnieją w ogóle jakieś różnice w opisach UFO między różnymi nacjami? Czy te opisy są zależne od kultur? Czy jak to mniej więcej wygląda? Bo pewne podobieństwa pojawiają się. Na przykład tak jak powiedziałeś, że te różne opowieści są na temat UFO i one są zbliżone. Więc na logikę rzecz biorąc, albo coś miało faktycznie miejsce i w ten właśnie sposób miało miejsce, albo druga możliwość, że wszystkie te kwestie literatury czerpały z jakiegoś nam nieznanego źródła na przykład, prawda? Przez co są podobne. Natomiast też istnieje też spora kwestia różnic między innymi. Jak myślisz, z czego to po prostu wynika? Znaczy, jedną z największych tajemnic zjawiska UFO jest to, że ono zmienia formy manifestacji.
Bo jeżeli się znaczy z manifestacji, no może też tutaj czynnik ludzki gra rolę, ale zobaczcie, za początek współczesnej ery ufologicznej przyjmuje się rok 1947. I to jest epoka latających spotków, potem nazwanych latającymi talerzami. Termin UFO powstał dopiero później, gdzieś tam na początku lat 50. Najpierw były latające talerze, ale przed latającymi talerzami były Foo Fightery, czyli te latające kule, które ścigały samoloty po obu stronach konfliktu w czasie II wojny światowej. Ale jeszcze wcześniej mieliśmy na przykład falę widmowych samolotów. Tuż po wojnie mieliśmy na terenie Skandynawii falę rakiet widmo. Potem to zjawisko zmieniło jeszcze raz formę. Już nie było tak dużo spotków. Pojawiały się obiekty w kształcie cygar, takich parówek. Notowane były częściej. Lata 90., początek popularności latających trójkątów. To nie tak, że ich wcześniej nie było. Nagle ich się zrobiło dużo więcej. Pytanie, dlaczego te obiekty zmieniają, zmieniały jakoś formę manifestacji. I tak samo jest z humanoidami, niestety, z pasażerami tego obiektu. Oni wcale nie są tak podobni do siebie, że my możemy powiedzieć, to jest jeden gatunek. Nie. Czy tam jedna rasa. Oni są tak zróżnicowani, że tak naprawdę, jeżeli przeczytacie, nie wiem, ze 100 raportów na temat spotkań z humanoidami, bliskimi spotkaniami, czyli o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, to nie wyciągniecie żadnych wniosków. Poza tym, że są jakieś podobieństwa, ale różnic jest za dużo. Zapytałeś o te możliwości postrzegania zjawiska UFO przez pryzmat kultury. Jest coś takiego. Prowadzono na ten temat badania i okazało się, że na przykład tutaj taką granicą był Atlantyk. Okazało się, że po prostu w Stanach Zjednoczonych obserwuje się inne typy obiektów UFO częściej. Mówi się o spotkaniach z innymi istotami częściej, na przykład z szarakami. W Europie mówi się częściej o spotkaniach z istotami, które są bardziej ludzkie. Przypominam, bardziej ludzi. W Rosji z kolei, byłem w Związku Radzieckim, popularne były bardzo spotkania z wysokimi ludźmi, a jednocześnie z jakimiś tam karłami. Mhm. Czyli te różnice są. Pytanie, z czego one wynikają. Mhm. Możliwości jest kilka. Po prostu wynikają z tego, że ludzie interpretują zjawisko UFO przez znane sobie wzorce. Na przykład przez po prostu pryzmat własnej kultury, tak? A mówiąc wprost, jeszcze kilkadziesiąt lat temu ktoś obserwujący latający talerz w Azji powiedziałby, że to jest smok jakiś. A ktoś, kto by obserwował to na polskiej wsi, na przykład, powiedział, że to jest planetnik. Takie relacje były. I tak to wygląda, wiecie. Czy dzisiaj świat wygląda już tak samo? Nie. Natomiast te różnice kulturowe jakoś wpływać mogą na postrzeganie zjawiska UFO, a może raczej bardziej na postrzeganie kontaktu, bo myślę, że różne kręgi kulturowe kontakt z istotami z kosmosu postrzegają po prostu odmiennie. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym, dlaczego to UFO jest takie różne, zróżnicowane? Istnieje hipoteza i to też taka bardzo stara, tylko przyoblekana co kilka lat w nowe tam formy. I ta hipoteza, powtarzana między innymi przez Jacques'a Vallée, Johna Keela, Felixa Ziegela, chociaż każdy dodawał do tego swój wątek, ale ona tak w najprostszym ujęciu, jest jeszcze hipoteza dystorsji, w najprostszym ujęciu ona mówi tak, że my nie wiemy, co kryje się w jądrze zjawiska UFO. Czy te obiekty, które ludzie obserwują, to są naprawdę te obiekty? Czy to jest tylko nasza wizja? Bo może być tak, że ta siła, która za tym stoi, czy to jest zaawansowana cywilizacja, czy to jest na przykład jakieś zjawisko paranormalne, czy to jest jakiś inteligentny żywioł, czy nie wiem co, manipuluje ludzkim postrzeganiem. Innymi słowy, zwróćcie uwagę na pewien paradoks, który jest kluczowy. Obiekty UFO widziane na niebie wyglądają jak trochę bardziej zaawansowane samoloty, jako cuda techniki. Im bliższe spotkania, tym dziwniej. Wkracza czynnik manipulowania świadomością, wkracza oddziaływanie na ludzkie zmysły, wkracza też coś takiego jak zmienione stany świadomości. Dlaczego? Nie wiemy. Może być, i hipotez jest dużo. Jedna właśnie mówi, że to jest jakaś cywilizacja, która ma magiczny przycisk, cudowną technologię,
która i zawsze używa tej technologii, żeby zmylić człowieka, który się zbliża, bo oni nie chcą zobaczyć, oni nie chcą okazać nam swojej prawdziwej natury. Albo nie chcą okazać tej swojej prawdziwej natury i formy, bo jest dla nas nie do zaakceptowania. Jest zbyt straszna. Może dlatego. No ale są też na przykład hipotezy inne. Hipoteza Johna Keela o superspektrum mówiła z kolei, że my istniejemy, współistniejemy z jakąś siłą, która po prostu przybiera różne formy. Ona się może manifestować jako anioł. No wszystko zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem, o czym myślisz i w co wierzysz. Spotykając superspektrum, ono będzie wiedziało, ono zczyta z ciebie informacje i się zamanifestuje tak, jak ty chcesz je widzieć. To dlatego taki duży ładunek groteski i absurdu w spotkaniach z UFO, bo mamy tam zarówno wątki, które mogą być związane z religiami, są istoty, które wyglądają po prostu jak współcześni aniołowie. Mhm. Oczywiście bez skrzydeł, ale też są piękni, wyżsi od człowieka, nieskazitelni, a są istoty, które wyglądają trochę jak stworki z tandetnego science fiction sprzed kilkudziesięciu lat. Nie zmienia to faktu, że to zjawisko istnieje, tylko jest trudne w interpretacji. I też czasami niektórzy wolą przejść obok tych problemów, które są niewytłumaczalne i przystać już do tej wersji, a to są przybysze z kosmosu, nie rozmawiajmy już więcej, nie drążmy tego, przyjmijmy tylko, że tak jest. Bo im więcej się zadaje pytań, tym niestety gorzej. Tak to wygląda. Znaczy tutaj ja bym się podpisał pod tym, co mówisz, że być może to jest właśnie tak, że pewne kultury tak sobie tłumaczą, bo w inny sposób by sobie tego nie były w stanie wyobrazić. No, najlepszym przykładem może być coś takiego, Grenlandia należy do Danii, prawda? I z racji, że kiedyś misjonarze katolicy ewangelizowali Danię, to też siłą rzeczy wylądowali na Islandii i też na Grenlandii. No i ten kościół katolicki się rozwijał na Grenlandii i dla tych ludzi było nie do pojęcia, co to jest w ogóle baranek, bo oni baranka w ogóle nie widzieli na oczy, tak? Co więcej, grupa tych misjonarzy wysłała do Watykanu pismo, żeby zmienić tekst, to jako ciekawostkę podam, żeby zmienić tekst mszy świętej nie oto baranek Boży, tylko oto foka Boża, prawda? Dlatego, że oni nigdy w życiu baranka nie widzieli i oni nie są w stanie zrozumieć, co to jest baranek. Oczywiście dostali odpowiedź odmowną, to jest logiczne, nie? Ale ja chciałem pokazać taki przykład z historii Kościoła, który pokazuje, że pewne rzeczy są właśnie jakoś nam wpajane. Tak samo jak tutaj mówisz na przykład aniołowie, ale dajmy na to aniołowie, przykładowo, ale no bez skrzydeł i tak dalej. No oczywiście, co ciekawsze, angelologia mówi, że w ogóle anioł nie ma skrzydeł, prawda? Dlatego, że anioł, angelos to jest posłaniec. Tak samo się często mówi, moja matka to istny anioł, prawda? Czy coś z tego typu, prawda? Być może jest taka sytuacja, że wiele osób widzi anioły, chociaż nie wie, że to są naprawdę anioły, tak? Bo też tak może być sytuacja. Ale tutaj bym się podpisał pod tym, co mówisz, że podobne tłumaczy się przez podobne, przez co jakoś wyraża się też podobne, prawda? Żeby to zostało po prostu w jakimś tam stopniu zrozumiane. Ja podejrzewam, że niezależnie ile byśmy czasu rozmawiali, Piotrze, to na pewno, tak jak tu podsumowałeś tą kwestię, że to są przybysze z UFO, nie drążmy tematu, prawda? Dlatego, że im więcej się drąży temat, tym więcej pytań powstaje, prawda? Dlatego lepiej zachować po prostu otwarty umysł i oczywiście w miarę, wiecie, w przyzwoity sposób, bo jest takie popularne powiedzenie, że otwarty umysł to nie oznacza taki umysł, który ci po prostu z głowy wyskoczy. No. Trzeba na wiele osób, na wiele zdarzeń patrzeć, nie chcę powiedzieć trzeźwo, bo nie trzeba też w tym sceptycyzmie jakoś grzęznąć, natomiast dzieje się tyle i ta historia ufologii ma na tyle długą historię, że jesteśmy w naprawdę dziwacznym momencie teraz, bo doszło do sytuacji, że jak mówię, półoficjalnie coś przyznano, a najważniejsze ośrodki, czyli Pentagon, naukowcy zamknęli usta. Oni wolą wierzyć w swoją wersję historii. Mhm. Czyli są tam jacyś kosmici, których poszukujemy przez SETI, którzy mogą być. No i wiecie, sytuacja jest paradoksalna, bo do tej pory na przykład
Zawsze jak mówiono o zjawisku UFO, to odwoływano się do astronomów, bo astronomowie to wiedzą, jak w tym kosmosie jest i jak ci kosmici mogą wyglądać. A guzik, prawda, po co astronomów, jak zjawisko UFO to jest coś, co się manifestuje na Ziemi. A w kosmosie te zdarzenia były, ale były sporadyczne. No to po co coś takiego? To nam pokazuje, jak wiele paradoksów w tym tkwi i jak bardzo ze swojej perspektywy, z naszej perspektywy ludzkiej, która została ukształtowana przez wierzenia, przez kulturę, przez film, przez różnego rodzaju hipotezy patrzymy na to zjawisko, to może być błędne spojrzenie. My nie wiemy, kto ma rację. Wiemy, że to zjawisko jest i może kiedyś się do niego w jakiś sposób zbliżymy. Przyglądajmy się, analizujmy, nie wiem, oceniajmy może też. Zobaczymy, co z tego wszystkiego się urodzi. Będzie na pewno jeszcze ciekawiej. Cieszę się, dziękuję, że znalazłeś troszeczkę czasu, żeby tutaj zajrzeć do nas. No myślę, że nie pierwszy, nie ostatni raz. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję za poświęcony czas i życzymy wszystkiego dobrego naszym słuchaczom. Pozdrawiam.